Dobra, słuchajcie, ja wam coś chciałem pokazać. Szukam tu gdzieś wiaderka, nie mam. Nie mam oczywiście, coś chcę pokazać, tak na szybko to nie mam. Dobra, słuchajcie, o jest. Jak mamy taką rodzinę, odkład, nie? Zobaczcie, drzewo mnie tak zasłania. Mamy jakiś odkład, coś nie mamy zrobione syropu, nie? Nie mamy nic. Nie mamy żadnych ramek, które są z żarciem takim fajnym, nie? Które nam zostaje po zimie, czy tamśmy podkładali, czy coś i w ogóle i tak dalej. Czy nam padła rodzina i to po prostu padła tak, że no nie obsrała tego i w ogóle, więc to się jakoś nadaje, nie? Do czegoś. No to po prostu jak mamy tak rodzinę, nie? Że ona nam siedzi na tym przodzie tu, nie? No tu mamy ten tył do wykorzystania w tym korpusie, nie? Bardzo musimy uważać, w razie czego, jak jest marny pożytek, to po prostu ten wlotek tam zapchasz na dwie pszczoły i koniec, nie? Ja to robię tak, że zwyczajnie otwieram tą tutkę, otwieram ją, prostuję ją, nie? Wyprostuję te krawędzie i tak, tak jak ona stoi mi na stole, to ja wleję wody, nie? Wleję wody, śród. I ta, ona sobie tak wsiąknie, ta woda, śród naleje znowu wody, ta woda tak wsiąknie. No i tą tutkę wtedy tak delikatnie złapię, jak ona jest cała tak nasiąknięta. To nie chodzi o to, żeby tam była woda widoczna, napływająca, tylko żeby ten cukier tak nasiąknął tą wodą, nie? My tego nie musimy zrobić wodą, my to możemy zrobić naparem z pokrzywy, my to możemy zrobić jakimiś kiszonkami, my to możemy na różne sposoby automatycznie spróbować trochę jakby podleczyć, nie? Ale to musi być właśnie ten okres teraz, do na przykład końca lipca, no później to już ja nie daję im suchego cukru takiego, żeby w razie czego musiały sobie polecieć po wodę, nie? Ze względu na to, że no to ta pszczoła po prostu, która ma później wejść w zimę, ona się zmęczy, nie? Tym wszystkim. A teraz to możemy po prostu dać w razie czego tak, wstawiamy tą tutkę, tam się pytał ile tych kilogramów, żeby ta rodzina się rozwinęła, no nie wiem, no to różnie. W tej chwili na przykład jest tak, że jak ja mam te stare matki, no to ja wiem, że jak ja taką lepszą ramkę z futrem, nie? Zimowym od sklepia, nie? Taki nie beton i tam dołoży na tył, no to ta młoda pszczoła zaraz się tym super zajmie, ona to jeszcze raz przerobi i tak dalej. Pod tym żarciem jest schowany ten pyłek, więc to zmobilizuje tą matkę, że one zaraz zaczerwią tą ramkę i jest super, nie? One to przerobią, przeładują to w ten cukier, nie? Tej pszczoły lotnej dużo nie ma, więc one to wykorzystają właśnie to wszystko, żeby zrobić ten czerw, tak? No i będzie super, nie? I tą ramkę nam tak przerobią, ale jak nie mamy takich rzeczy, no to właśnie możemy zrobić tak. No i wtedy, no nie wiem, no przychodzimy raz, jest, nie? Przychodzimy i zeżarły na przykład nam to. Drugi raz, no to dodajemy, no. Chodzi o to, że jak one budują ten czerw na tych ramkach, nie? No to zawsze nad tym czerwiem ja zawsze się staram, żeby u góry była o. Żeby tyle było tego futru. Żeby ten wianek u góry był tego futra, najlepiej jeszcze cała góra, żeby była już zasklepiona tak troszeczkę, nie? Wtedy mamy tą pewność, że ten zapas jest tam już ułożony i po prostu te pszczoły go mają. My to widzimy po rodzinie. Jedne potrzebują więcej, bo po prostu przerobią to w czerw. Jedne bardziej sobie nazbierają, bo na przykład trafiła się rodzinka, gdzie jest więcej lotnej, nie? No to sobie nazbierają, a jak jest teraz pożytek, na przykład jeszcze ten, no to sobie właśnie nazbierają, a tego cukru właśnie nie służą, tylko go poukładają. Jak trafimy na taką rodzinkę i mamy dobry pożytek, to one w ogóle nas srają na ten cukier, tylko będą zbierać sam nektar, jeśli mają taką możliwość. Tak, no to wszystko wyjdzie w praniu. To trzeba po prostu wziąć i to robić, nie? To albo tak, albo po prostu bierzemy sobie jakieś wiaderenko czyste, nie? Kupujemy ten cukier i robimy to samo. Robimy to samo. Jeśli ktoś po prostu nie lubi, że te pszczoły potem zeżrą ten papier, on gdzieś leży tam po podłodze i tak dalej, one go wytargają i w ogóle masakra, zeżrą ten cukier, ten słodki bruk, nie? No to też jest tak niedobrze zbytnio, nie? No to we wiadereczko możemy jakiś pojemnik też wsypać i tak, żeby woda po prostu nie stała, tylko nasiąknąć po porządnie ten cukier i pani to wstawić i one, jeśli po prostu nie mają pożytku naturalnego, nie są w stanie tego pozbierać, no to one właśnie wykorzystają to, nie? Właśnie wykorzystają to, jeśli po prostu mamy zrobiony syrop, słuchajcie, no to ten sam motyw, na wiadro, nie? Na wiadro, jeśli już nie chcemy robić, że bierzemy słoik, dziurki ze trzy, nie? I wstawiamy ten słoik do góry nogami, najlepiej na gębę, na nie, nie? Przez ten pusty drugi korpus tu, na nie, nie? A jak mamy jeden korpus, no to w tył na podłodze kładziemy ułamaną bleczkę, śród albo ze gałązki jakieś. Wtedy jak położymy za tym naszym odkładem, no to one będą sobie wyjadać po tej podłodze, nie? Ten nasz syrop. No a jak nie mamy tych słoików, nie mamy nic, no to znowu oczywiście bierzemy takie wiadereczko, które nam się mieści za tą rodzinką. No i wlewamy ten nasz syrop, ale jak wlejemy ten nasz syrop, to musimy mieć dobrą, suchą słomę.
słomę, nie siano, bo to będzie gnić, nie jakąś tam trawę, nie, tylko najpierw słomę, to musi być słoma. I wtedy tą słomę, jak tu napakujemy, że po prostu tu będzie pełno, taka kępa tej słomy będzie w tym cukrzenie, no to one będą chodzić po tej sobie słomie już wszystko i wszystko, nawet jak je spłoszymy czy coś, no one się nie potopią w tym, nie, tylko po prostu będą chodzić sobie po tym, no i tą słomę wyliżą, nie, no i wsio, no i mamy pszczoły karmione, no. Tyle, ile jest potrzeba, tyle jest potrzeba. Ja wiem, że na przykład syrop wezmą chętniej zawsze, mimo wszystko, czy jest jakiś pożytek naturalny, to one ten syrop będą tam zdrapać. Ale jeśli chodzi o sam podawanie bardziej suchego, moczonego cukru, no to one bardziej będą to brały w momencie, kiedy no, nie będzie tego pożytku, nie? Takiego naturalnego. No to by było to wszystko. No to są takie najprostsze, najbardziej tępe metody właśnie, jak sobie podkarmiać pszczoły na szybko, kiedy nie mamy w sumie nic, nie? Tylko mamy tą naszą tutkę z cukrem. Mamy tą naszą tutkę z cukrem i to my już wszystko. To jest wszystko. My to nie lecimy po wodę z rowu, jakiegoś takiego rowu, jak tu u mnie są stromyki, nie? Że to jest ten strumyk, ta woda jest czysta chemicznie, ale ona żyje biologicznie. To też jest bardzo ważne, że to nie jest woda z kranu gówniana, nie? Tam jest chemizowana, masakra jest tą wodą. No, tylko po prostu to jest woda żyjąca biologicznie, to też jest dobrze dla pszczół. Właśnie i po prostu, no tak. I tak działamy, nie? No, to mamy takie dwie możliwości, albo tak i wtedy albo sucho zalewamy, albo dajemy tą słomę w ten syrop, albo tak. W tej chwili jak już zrobimy ten syrop, czy to zrobimy 1:1, czy tam 2:1, czy tam na pałę jak zrobimy, no to ja tam nie widzę wielkiego w sumie znaczenia. Właściwie prawda jest taka, że jak teraz coś ładuję w te pszczoły już, że cukier, no to jak już robię tutkę, no to po prostu zaleję tą wodą, nie? Już nie papram, ale jak już robię jakikolwiek syrop, no to już robię to na bazie wywarów z ziół i wtedy ten cukier nie jest goły, słuchajcie, on nie jest goły, że to jest tylko woda z cukrem i to wtedy wyjaławia jelita pszczół. To, co one upakują w te ramki, to jest po prostu za gołe, to nie żyje ten cukier, nie żyje, on nie ma tego czego w sobie, nie? Jak one to jeszcze przerobią marnie tak na szybko, no to one tych enzymów też nie popakują za dużo, właśnie. A jak już damy coś z tych ziół, jakiś wywar, to tam jest jakiś, no tam są te sole, tam to wszystko jest, co te zioła miały w sobie, nie? Fakt, że my to zniszczyliśmy trochę gotowaniem, no ale mimo wszystko ten cukier nie jest goły, nie? Ten cukier ma różne mikroelementy i tak dalej w sobie, no i te pszczoły też to w jakiś sposób wykorzystują i to jest dla nich też lepiej troszeczkę, nie? No i co? No to by było tyle, jeśli chodzi tak o takie najszybsze, najbardziej tępe. No po prostu jeśli widzimy, że te pszczoły wyżarły nam to, przyjeżdżamy na przykład, przyjeżdżamy za 5 dni, wyżarły nam to, nie? I widzimy, że wokół, po horyzont, nie? Nie ma kwiatów, nic nie kwitnie, widać, że ten wianek, który jest, raczej się kurczy niż powiększa, tego żarcia nad czerwien, nie? No to w tym momencie dajemy im znowu, nie? Dajemy im znowu, a jeśli po prostu ten wianek się powiększa mimo tego żarcia nad czerwiem, mimo tego, że po prostu nie dajemy tego cukru, no to znaczy, że one sobie zbierają same, więc jest git. No jeśli chodzi o te odkłady, no to tak jak ja mam tam na starej matce, nie? No to ja specjalnie daję jakieś ramki to z futrem zimowym, żeby one na początku sobie to przebiły. Na przykład teraz, to ja mam tych ramek, mam trochę, nie? No to jak ja taką ramkę, że z góry chociaż, ta górna połowa jest odsklepiona i ja im to włożę na tył, no to ta młoda pszczoła, to że one nie ma tej lotnej pszczoły dużo, no to ona się tym zajmie fajnie, ona to poprzerabia, ta matka chętnie, one będą chciały tam czerwić, one to przerzucą, porobią z tego wianki, a tą ramkę po prostu przeczerwi i też będzie fajnie, nie? No, fakt, że staramy się raczej właśnie budować, słuchajcie, te plastry, lepiej na świeżo, nie? Że wkładamy po prostu puste plastry, nie? Ale jeśli na przykład ja wiem, że ja chcę stamtąd pobrać czerw do tych wież jeszcze, nie? No to w tym momencie raczej staram się włożyć taką lepszą ramkę właśnie z tym futrem, nie? I wtedy jak one to mi przerobią, nie? To wtedy na te budowanie i tak dalej, to jak ja im dużo dam zaraz, jak ta pszczoła zacznie się wygradzać po starej matce, to wtedy ta stara matka, to czy mamy to odkład, czy cokolwiek, to jest, właściwie to jest to samo, nie? No to wtedy ja wiem, że je popędzę je do tego, że one mi zaczerwią tą ramkę, ja wtedy będę miał tą ramkę porządną tego czerwiu, ja wtedy to wrzucam, nie, i jest gitara, nie? A tak to one muszą najpierw budować ten plaster, a potem go zaczerwią. No to też trochę trwa, a ja ten czerw chcę im wyciągnąć jak najszybciej, więc po prostu daję im gotową ramkę, żeby po prostu one bez budowania zaraz to zaczerwiły, nie? No i to jest też taka filozofia. Jest też taka filozofia. No to na te ramki zimowe to trzeba uważać. Nie dajemy jakiegoś starego paskudztwa, które już jest czarne, nie? No,
Nie, nie, no chyba, że właśnie na zaczątek, jak już nie mamy nic, nie, to taką ramkę w razie czego, to po prostu nad ogniem ją przejechać kilka razy, żeby ona po prostu no, się uwędziła, to jest jedyny ratunek jeszcze taki ostateczny dla tej ramki i wtedy możemy ją tam włożyć właśnie jako zewnętrzne, nie, a ten środek starać się budować już z tych nowych plastrów, nie. No i wtedy ta pszczoła jest inna, ja już o tym mówiłem, że na tych nowych plastrach, jak trzeba na tych nowych plastrach, no to ja właśnie robię te zaczątki z tych starych plastrów ewentualnie, po to właśnie, żeby no, tasować, nie, żeby można, żeby te plasty mi prosto pobudowały i tak dalej, bez tej węzy, nie? No to tylko dlatego ja to wykorzystuję w ten sposób, a no tyle, no ale to też staram się te lepsze ramki to tak zrobić, no. No i to było wszystko, jeśli chodzi o te dokarmianie tych pszczół, słuchajcie. Ważne właśnie jest to, że musimy właśnie kontrolować rodzinę pod tym względem, że właśnie ona ma ten wianek nad czerwiem, nie? Że tu jest ten nasz czerw, a one robią ten wianek tego żarcia, nie? Jak tu jest posucha, że tu chociaż 2 centymetra nie ma zasklepione, nie? Jest posucha. No to jest kicha, nie? Ja rozumiem, że na przykład niektórzy to dolny korpus mogą mieć, że to jest cały czerw, a na górnym korpusie, że zrobi się tu czerw, a tu wtedy więcej tego, nie? Ten wianek jest większy, no to zależnie od pszczół, ale właśnie musimy uważać, one muszą mieć tu, jeśli po prostu nie ma nad tą kulą czerwią, nie ma jeszcze tej otoczki z góry tego żarcia, tej głowy, no to kicha. To wtedy musimy dodawać ten cukier i jeśli po prostu to ginie nad nimi, no to musimy dodawać to na bieżąco. Nie możemy zostawić pszczół bez niczego, bo wtedy jest kicha, to ja wiem, że to matka po prostu nawet przestanie czerwić, nie ma żadnego jajka w ogóle. Matka chodzi, nie ma jajka, po prostu to zblokują, bo one nie mają jak tego ogarniać, nie? Tak jak ja miałem pszczoły właśnie u rodziców na górnych, tak jak tam w sierpniu była posucha białkowo-cukrowa w ogóle, nie? No to jak ja im nie dałem w ogóle nawet tego cukru, to była kicha, nie? Te pszczoły całkowicie stanęły, w ogóle nie było, w ogóle matki nie czerwiły, no to była kicha, bo wtedy nie było tej pszczoły na zimę, tak? Nie było tej pszczoły na zimę, bo po prostu pszczoły nie miały z czego tego zrobić, więc nawet jeśli to, jak trzymamy pszczoły w takiej posusze białkowej, no to też jest kicha, bo ta pszczoła, która jest robiona cukrem na zimę, to ona też nie jest taka porządna, nie? Bo ona nie jest tłusta. Ona nie jest tłusta, bo ona nie załapała tego białka, nie? No dobra, no to taka kwestia tego karmienia tych pszczół, jak te pszczoły z tym żarciem. No trzeba po prostu pilnować ten wianek nad nimi. One muszą mieć ten wianek nad sobą. To jest bardzo, słuchajcie, ważne. Nie może być takiego czegoś, że my otwieramy ul, nie? On po prostu jest suchy, strzela, nie? Wszystko strzela. W sierpniu to potrafi wszystko strzelać, bo po prostu nie ma tej wilgoci w tym ulu. One nie odparowują tego nektaru i to wszystko się robi suche i strzela, nie? No to w tym momencie, no już wiadomo, że tam może być już kicha, nie? No nad tym czerwiem, musimy to pilnować, żeby nad tym czerwiem był ten wianek z tego żarcia. Ileś tam, nie dużo, nie mało, no ileś, każdej rodziny też trochę inaczej i tak dalej, ale to musi być, nie? Jak te dziurki wszystkie są otwarte do tego drewna i po prostu nie ma tam żadnego żarcia, no to musimy im dawać syrop, chociaż suchy cukier, cokolwiek. Nie? Właśnie syrop to dopiero jedziemy tak już od... To czy ja jadę już tak bankowo syrop od tego sierpnia, to raczej daję im ten syrop, a wcześniej to mogą dostać trochę ten suchy, no bo ta pszczoła nie wchodzi w zimę, więc ona może się trochę przepracować na tym suchym, coś nic nie stanie. No dobra, no to by było wszystko i życzę powodzenia wszystkim pszczelarzom w walkach pszczelarzy.